Witamy w tym pięknym dniu, którym oczywiście jest też mecz Polski z San Marino, ale przy okazji pożegnanie jednego z najlepszych bramkarzy w historii reprezentacji Polski, Łukasza Fabiańskiego. Jest to jego ostatni mecz w narodowych barwach, nie kończy kariery, ale dzisiaj żegna się z reprezentacją Polski. Komentują dla Państwa Patrykowski i zapraszam na mecz. Skład reprezentacji Polski, bramka z numerem 22, Łukasz Fabiański, obrona to 4 Kędziora, 2 Helik, 18 Bereszyński, pomoc 21 Pocheta, 8 Linety, 14 Klik, 19 Szymański i 6 Kozłowski, a w ataku 9 Lewandowski oraz 10 70 Świderski. Skład San Marino, bramka Nettini, obrona Palacji Vitaioli, Simoncini, Broli, pomoc Hirsch, Golinucci, Lunadei, Tomasini, a w ataku Vitaioli wraz z Berardim. Tutaj formacja 4-2-2, tutaj mamy 4 obrońców, a w Polsce jest formacja 3-5-2. Zaczynam gospodarze, reprezentacja Polski. I miejmy nadzieję, że tutaj będzie jak najwięcej bramek, żeby godnie pożegnać tutaj w reprezentacji Łukasza Fabiańskiego. Kozłowski decyduje się tutaj na wrzutkę, jednak drybluje i bardzo dobrze. Linetty, ale z dystansu się nie udało. I już z kontratakiem rusza San Marino. Hirsch. Hirsch. Palacci. Vitaioli. Hirsch na skrzydle, ależ teraz groźna sytuacja. San Marino atakuje i będzie wrzutka. Niestety cały czas utrzymuje się przy piłce tutaj Hirsch. Hirsch, Hirsch, ależ go teraz dopuścili Polacy. Hirsch jeszcze przy piłce, niestety dalej od nich mu to odbiorą, bo to by był wstyd, gdyby to trafiło do San Marino, ale jednak dla nich to byłby gol na pocieszenie. Wrzutka w pole karne, nie ma gola na szczęście. Ale na narodowym nie powinniśmy przegrywać z taką drużyną. Świderski. Kozłowski, szansa! Jeszcze Karol Świderski przy piłce. Wrzutka nieudana, w pole karne tutaj przyjmie piłkę Hirsch. Bereszyński. Nieudany odbiór tej piłki. Na szczęście zgarnia wszystko Mateusz Klich. Kozłowski. Strata. Szymański. Szymański, wrzutka! Lewandowski! Ajajaj, no chyba jednak nie zobaczymy tutaj zmiany. Kończy się mecz, kończy się tutaj pewna epoka w historii reprezentacji Polski. Schodzi tutaj, schodzi wieloletni reprezentant Polski, jeden z najlepszych bramkarzy na świecie tutaj w Polsce. Na świecie też się jakoś zapisał w historii Łukasz Fabiański. Kończy dzisiaj karierę reprezentacyjną. Schodzi tutaj z boiska, a w jego miejsce Radosław Majecki. I dziękujemy za te wiele z reprezentacją i za udane w naszym wykonaniu Euro 2016. Niech następne będą wiele lepsze, no już bez niego to nie będzie to samo. I zaczynamy drugą połowę. Zmiana nastąpiła, w miejsce Łukasza Fabiańskiego wszedł Radosław Majecki. Simoncini, Vitaioli. Odzyskali piłkę Polacy, żeby tylko z tego coś wyszło. Kozłowski. Simoncini. Sebastian Szymański dzisiaj w miejsce Przemysława Frankowskiego, który jest kontuzjowany. Szymański. Szymański. Zagranie do Klicha. Szansa! Gol! Nareszcie! Każdy na to czekał i bramka wreszcie padła. Reprezentacja Polski prowadzi w 65. minucie. Ależ to była piękna bramka. Zyskała reprezentacja Polski. Kozłowski do Lewandowskiego, odegranie. Kozłowski. Kozłowski do Świderskiego. Szansa! Szansa teraz, gol! Karol Świderski z kolejną bramką w reprezentacji Polski. No i zaczyna reprezentacja Polski ze swojego środka. A teraz za Sebastiana Szymańskiego wchodzi Kamil Grosicki. Zagranie do Kacpra Kozłowskiego. Świderski. Szansa, gol! 3-0. Co jest najdziwniejsze w tym meczu? Żadnego gola nie strzelił Robert Lewandowski. No i tak jak mówiłem, za Roberta Lewandowskiego wchodzi Krzysztof Piątek. Także pewnie przyjmie jego opaskę kapitana. Zaraz zobaczymy, ale tak mi się wydaje, że tak będzie. Karol Linetty, 4 minuty doliczone. Przemysław Pocheta. Pocheta. Płacheta leci sam na skrzydle, wrzutka w pole karne, ale niedokładnie.
No i tak się kończy mecz. Chociaż pewnie każdy by wolał, żeby to wyszło troszkę lepiej. Do usłyszenia.